Witam w kolejnej serii Haunting Ground. Co mogę tu powiedzieć? Już zapomniałem, co było w poprzednim odcinku, ale będę wiedział, co teraz zrobić, bo chodzi o ten kwiatek. Znaczy się, żeby, jak to się mówi, jest jedno pomieszczenie z owadami, żeby skłoniło to ich, żeby zostawiły te pojebane drzwi, żebyśmy mogli przejść dalej. Co ja miałem powiedzieć? Ja tylko sprawdzę, czy się dobrze nagrywa i zaraz do was wrócę. Dobra, nagrywa się, spoko. Tym razem nie używam frapsa, bo niestety jakiś błąd jest. Chwila, jakie to były komendy, już zapomniałem. A, idzie dobrze za mną. Kurwa, ja już nie pamiętam co, gdzie i jak. Dobra. Zaraz, kurwa, sprawdzę mapę. No, i ja nagrywam teraz tym Bandicamem. Jest w porządku program, mało zajmuje i na pewno nie jest za mula jak Fraps. Chociaż nie uważają, że to jest najlepszy program do nagrywania gierek. Ale okazuje się, że nie. Że jednak ten bandicam jest w porządku. Chociaż kurde, sprawdzałem tym bandicamem, czy nagram na przykład oprócz gier z emulatora inne gry. Huey, chodź. Inne gry, kurwa, już się gubię, typu Resident Evil Revelation i miałem taki problem, że kurwa był czarny ekran. Co to było? Aha, dobra, że był czarny ekran, ale obczaiłem ustawienia takie, że nie wiem czemu kurwa tak jest, ale musiałem zmienić tło pulpitu i od razu wychwycił grę, nie? To więc będę nagrywał chyba tylko Bandicamem, bo naprawdę bardzo dobry program, przynajmniej nie zamula. Czekaj, jak to było? Nie. Okej, dobra. Biegnie za nami. Nie wiem, czy dobrze idę, bo już nie pamiętam. Mam nadzieję, że tego grubego chuja nie spotkamy. Kurwa, jeszcze mam problemy z sterowaniem. Dawno nie grałem w Hunting Ground, to... bądźcie wyrozumiali. Aha, dobra, już chyba będę wiedział, gdzie iść. No chodź, piesek. Mam nadzieję, że nie będziesz wkurwiony. Dobra. Tutaj, dobra, tutaj idziemy. Już trochę nie pamiętam, ty. Kurwa, coś słyszałem. Słyszycie? Jakby ktoś kogoś biczował. Co jest? Gdzie on jest, kurwa? Come on. Spierdoli nam pies! Kurwa. No ja pierdolę, ten Huey jest pojebany, no. Co za głupi pies, jak mój, kurwa. Jest nieposłuszny, jak zwykle. Kurde. No trzeba skończyć tą serię, koniecznie. No. O, jest, dobra. No biegnij za, kurwa, za nami. Ja nie wiem, chyba są jakieś błędy z nim, ale pójdź z tym. No chodź. Bo my musimy iść w jedno miejsce, a ty jesteś akurat potrzebny nam. Dzisiaj się okropnie czuję, nie wiem czemu, chyba odwodniony jestem. Taki osłabiony, kurwa. Kręci mi się w głowie i w ogóle. Właśnie, a propos tego... Kółko, what is that? Okazuje się, że musi właśnie coś takiego, no właśnie, lampka zaświecić. Tutaj się nie świeci, jak w lewo, skąd ten damy, a tutaj się świeci, dobra. Co to daje, nie wiem. Coś tam daje. Poprzejmy później. O kurwa. Musimy iść gdzie indziej. Dobra. Huey, chodź tutaj. No, idzie czy nie? Huey. No i właśnie to jest problem, bo ten pies jest głupi. Huey. Chodź. No, trzeba skończyć koniecznie tą serię. A może tutaj pójść? Nie, tutaj nie możemy iść. Dobra. Chodź, kurwa. Wrócimy się tam na dół. Sorry, że tak się motam, no ale...
tak, to już jest. W razie czego, ja jeżeli się zapnę znowu, ja od razu idę, ten, wchodzę, kurwa, nie wiem, na jakąś stronę z opisem przejścia, albo jakiś let's play obejrzę na chwilę, zobaczyć co dalej robić. I to się oczywiście wytnie, żeby, kurwa, tego, co ja tam pierdolę, dole czy tych, chodź. No chodź, kurwa, idzie on za nami? No chodź, kurwa. Co za pies? Dobra, idzie za nami. To pójdziemy w tamte pomieszczenie. No chodź, kurwa. W sumie nawet może i dobrze, że tam poszliśmy. No... Aha, kurwa, grubas. Właśnie, dzięki ten. Uciekamy. Czekaj, jak to było? My się schowamy. Nie. Jak to było? Dobra. Kurwa, żeby znowu nie drednął. Niech go zakrycie. No. Czekaj. Nie. Dobrze. Kurwa, mi się mylą te komendy już. O ja pierdolę, biedny chwilę. Dobra, spierdolimy jakoś. Chodź. Ja gdzieś się ukryję, nie wiem gdzie, kurwa. Tutaj idziemy. Spierdolimy mu. Jeżeli damy radę. O, już wiem jak się zapisuje na emulatorze, ale będziemy zapisywać normalnie, a w razie czego. Tutaj nic nie mam, dobra. Niech on idzie za nami. No, i są te błędy graficzne, no niestety nic na to nie poradzę. Chodź, psie. Ja nie wiem, czy dobrze idę. No, on idzie za nami, czy nie idzie? Co za głupi pies, no ja pierdziulkuję. Gdzie on jest, kurwa? No chodź tutaj, debilu! Ja pierdziulkuję, no kurwa, wkurwia mnie to. Co za pies nieposłuszny, no. Co myślisz, że będziesz dostała na stop mięso? No. Dobra, idzie za nami, jak na razie. Alright, motherfucker. No, akurat, kurwa, poprawiłem chyba jakoś grafiki. Ja nie wiem, czy w poprzednim odcinku była chujowa. Jakoś motałem się z tymi ustawieniami. Dobra, on chyba coś wyczuwa. No, jeden widz napisał, że obawia się, że jeszcze nie jestem w połowie gry. No cóż, życie się mówi. I też nie będzie dużo odcinków. Jakbym znał tą grę i przechodzi wcześniej, no to wiadomo, nie? O, tutaj chyba będzie musiał. Nie, tutaj nie. Coś mi się wydaje, że raczej tu nie. Tak, dobra, my się wracamy. Chodź. Mam nadzieję, że tego grubego chuja naćpanego nie spotkamy. Dawaj. No, ten bandicam się wydaje w porządku. Mam nadzieję, że kurwa nie schrzani się i tego. Nie będę musiał, jak to się mówi, nagrywać od nowa. Z czasem się okaże. Coś tu mamy. O, magnezja, dobra. To raczej nie tutaj chyba. Dobrze, sprawdzę, czy tutaj nie ma jakichś drzwi. Nie ma. Okej. Idziemy. Ja szukam tej miejscówki z tym, żeby kwiatka tego zdobyć. Ale nie pamiętam już co, gdzie i jak. Sprawdźmy tutaj miejscówkę. Dobra, jesteśmy. Coś mi się wydaje, że to tutaj. No chodź, bo kurwa jesteś nam potrzebny, inaczej nie wezmę tego kwiatola. No jest, dobra. No kurwa, lata w tom i z powrotem, ja nawet nie widzę gdzie co i jak. Gdzie on jest? No chyba tutaj musimy iść. Tak mi się wydaje. No kurwa, znowu nie idzie, debil porąbany. Chodź, debilu. Co za głupi pies, stupid dogs, kurwa, jak to jest Stachy gada. Jeżeli ktoś ogląda Hojraka, to wie o to o co chodzi.
Bajka ten, za gówniarza chyba. Co tu było? Tutaj właśnie. O nie, otwiera się. Co my tu mamy? Aha, no. Dobra. Dobrze wiedzieć. A sprawdźmy tylko to. Aha, czyli tu nie da rady ten nic zrobić na razie. Chodź. Poziom. No chodź, bo jesteś nam potrzebny. No debilu, chodź. Mi się wydaje, że chyba dobrze idziemy. Jak nie, to się wrócimy. No znowu się motam. Jakby co to się wytnie. Jak będę w odpowiednim miejscu, to wtedy wiadomo, że się pokaże co i jak. Ale raczej chyba dobrze idę. Albo ominąłem. Nie, dobrze idę. Dobra, okej. I teraz będzie... Który to było? Aha, to. Okej. Właśnie o to mi chodziło. Co on robi? Stanął jak debil. Znaczy usiadł. Okej, zdobyliśmy. Dobra. Chodź. No chodź. Musimy go pochwalić co jakiś czas pewnie, nie? Dobra. I chodź za nami. Kurwa, co ja robię? Kwadratem ścisnąłem. No. No i tym bardziej bo ja wcześniej nagrywałem ten, Camtasia. Frapsem się nie dało. Ze względu na to, że od razu mnie wypierdolało z gry, jak tylko naścisnąłem M9. Mamy kwiatka. Jest zajebiście. Wstawimy do wazonu. Co przyciągnie uwagę tych owadów. I będziemy mogli wejść do następnego pomieszczenia, którego oczywiście nie wiem, co tam się znajdzie. Kurwa, słyszę dźwięk. Dobra. Flash floor, okej. Dobra, jest w porządku. Huey, chodź. Chyba znowu coś wyczuwa. Zobaczymy, co będzie w następnym pomieszczeniu. Zdobyłem medalion. Jakiś. Dalej to ja nie wiem, co tutaj jest. Co dalej robić. O, tam chyba się schodzi na dół. Dobra. Ja zamknę drzwi. W razie czego, żeby ten gruby chuj coś chyba wyczuwa. A! Fajnie. Nie. Na razie się wrócimy. Zobaczymy, co on tam znalazł. Kolejny medalion. A, bo z Hughiem jest tak, że jak się mówi ten komendę go Huey, to on chyba znajduje jakieś przedmioty, które akurat się nie wyświetlają. Tutaj mamy coś jeszcze. Ale nie możemy przejść dalej, na razie. Kurwa. I tu jest właśnie problem. What is this? Kolejny mamy medalion, który niestety nie wiem, do czego kurwa służy. I ja nie wiem, co teraz dalej zrobić. Właśnie się motam, widzicie? Looks like a case something lying the ground. Aha! Ja chyba może będę wiedział, o co chodzi, bo tam... Tak. Dobra. Okej, musimy się wrócić, sorry. Ale chyba wiem, o co chodzi, bo... tam jest taka dziura. Niestety będziemy musieli się wrócić. Come on. Ziom. Kurwa, nie tu. Tam jest taka dziura i damy mu komendę, żeby tam poszedł, wszedł do tej dziury. I on chyba znajdzie się po drugiej stronie wtedy. To czyli musimy się niestety wrócić. Chodź ją, bo jesteś koniecznie potrzebny. To nawet i dobrze. A, tych duszków trzeba unikać, bo one są jakieś tam... A, jest tu, tutaj właśnie.
I teraz jest tak, Gohyun. Dobra, wchodzisz? Okej. Okay. Dobrze, że to jest blisko. Ja dzisiaj wyjątkowo... Kurwo! Ja pierdolę, no. Popierdolony ten duszek. To chyba leczy, tak? Nas. Typowałem kompletny rest. Aha, dobra. Okej. Okay. Nie wiem, co się stało, ale okej. Okay. Dobra. Mam nadzieję, że Huey tam został. Okej. Okay. I teraz... Go, Huey. Study K. Fajnie. I chyba będę też wiedział do... Dobra, dobra, dobra. Chyba będę wiedział, do czego to służy. Tak mi się wydaje, bo mi się wydaje, że chyba do tego pomieszczenia tam, gdzie jest taka szafka i tam było napisane, że jest zamknięte. Ale zobaczymy. Nie będę zapisywał teraz na emulatorze, dlatego, że... Kurwa, ustawiłem tak. Że to działa pod komendę F1. Jeżeli chodzi o... No i właśnie a propos tego... Musimy spierdolić, kurwa mać. Mam nadzieję, że kurwa uda nam się. Nie zginiemy. Dobra, ja już go widzę. No chodź, chodź. Kurwa. Ale to jest psycho. Czy mi się zawała... Kurwa, zawała mi się... Ja pierdolę. On szybko biega. Kurwa. Huey będzie nam potrzebne, żeby... Huey! Dobra. Okej. Zawsze mamy ten czas. Huey jest bardzo przydatny. Spoko, ziom. Ale on będzie chyba nam potrzebny. Dobra. W sumie na razie... Huey! Niech on go zaatakuje. Ale coś go nie chyba nie atakuje. Kurwa, nie chcę go atakować. Ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Pójdziemy tędy. Ale... Chyba źle idę. Dobra, zobaczymy. Okej. Okay. Mam pomysł, co zrobić. Tak mi się wydaje. Już wcześniej to zrobiliśmy. Ale ma cycę. Dobra, udało się. Wrócimy się tam. Chodź on. Nie, 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 nie. Niech on idzie za mną. Co ja robię? Teraz to ja się... Zgubiłem. Nie, 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 tutaj nie. Niech idzie za nami. Dobra, na razie tego grubego kurwa chuja pozbyliśmy się go. Mi się wydaje, że ten klucz powinien właśnie być, jest takie jedno pomieszczenie, gdzie tam było napisane, że w tej szafce jest zamknięte, locket, było napisane. No chodź kurwa, wiem, że tam wyczuwasz tego grubego śmierdziela, ale... Ale... My powinniśmy go olać na razie i pójść do tamtego pomieszczenia, no chodź, chodź. No, już trochę tam, kurde, się przyzwyczaję do tych komend. Mam nadzieję, że, kurde, nie skrzani się mi ten bandikam i nagra do końca. Wszystko zależy, jak leży. Tutaj nie idziemy. Chodź, chodź.
Ciekawe, kurde. No chodź! Ja co chwilę, kurde, muszę te komendy podawać. Ale powiem wam, że mi się podoba ta gierka. Dla innych może być chujowa, dla mnie jest w porządku. Zawsze byłem zaciekawiony w to zagrać. Jakiś tam ma ten swój klimat dziwny. Nie porównuję go do amnezji, bo... Ale w sumie polega na... Nie, tutaj nie. Ale takie... Chodzi o to, że wiadomo, tutaj nie ma coś takiego, że... zabija się, tylko się spierdala, nie? W amnezji w jedynce, jak z tego co zauważyłem, to jest to samo, nie? Aha, a propos amnezji, ja raczej nie nagram tej pierwszej części. Ze względu na to, że ja już widziałem tą szpilę, jak... grał znany nam Zagrajmy Bungo. Z ciekawości chciałem zobaczyć, dlatego że każdy mówi: o ja, zajebista gierka, kurwa, zajebiście straszna. Nie wiem, czy ja wiem, czy aż taka straszna była. Nie, no akurat jeżeli chodzi ten. Nie wiem, czy dobrze. Czy idziemy. Znaczy nie, my pójdziemy. Gdzie indziej. Znaczy kurwa. Sorry. Nie wiem, po co my mamy tam naokoło iść. Tutaj chyba możemy iść. Sprawdźmy. Nie, kurwa, tutaj byliśmy. Ale znowu się motam. A ta mapa jakaś chujowa jest. Jak ją sprawdzam, to kurwa... Nie, znaczy się... Chodź. Które to były drzwi, że od razu się znajdowałem właśnie w tym korytarzu, gdzie były te początki nasze? A ja już nie pamiętam. Tak, wiem, że się motam, to już mogłem tamtędy iść. Tutaj nie... Dobra, nie, my się wrócimy tam, niech on za nami idzie. Sobie przypomnę później. No chodź, chodź. No chodź, co, głodny jesteś? No kurwa, psie! No. No stop, trzeba podawać te komendy. No chodź! No i usiadł i tak, kurwa. Tutaj byliśmy. To tam trzeba było iść. Mam nadzieję, że ten Bandicam będzie dobrze nagrywał, bo kurwa się wkurwia. Dobrze, że obczaiłem tego z tym Resident Revelation, bo już myślałem, że będę znowu musiał nagrywać Frapsem. Okazuje się, że nie muszę. Jeszcze jakiś tam chyba program będzie dobry, wszystko się okaże. Jak będziemy montować. Szczególnie, że on mniej miejsca zajmuje. Chodź, chodź. Dobra. My będziemy szli tędy. No mam nadzieję, że dobrze idę. Chodź, chodź. Pójdziemy tędy. Zobaczyć, obczaić. Ja mam nadzieję, że to jest to pomieszczenie. Jeżeli nie, jeżeli ten klucz nie służy do szafki, to sprawdzę na wszelki wypadek. Study Cave. Nie, to jest do tego, tak, bo może nie znam angielskiego, ale tam coś kojarzę mniej więcej, o co chodzi. Aha, tutaj zamknięty jest, musimy się wrócić. Ja tak ten, na chwilę przepraszam, sprawdzę tylko czy się nagrywa. Wszystko pięknie, ładnie się nagrywa, fajnie. Cieszy mnie to. Zajebiście. Tylko żebym przez przypadek nie nacisnął F1, a to kurwa się okaże, że w ogóle nie nagrywam. Ale bym się wtedy wkurwił, naprawdę. Tędy pójdziemy. Wiem, że już wcześniej bym był w tamtym pomieszczeniu, ale niestety jakoś się tak trochę gubię. Wtedy co? Ale zaraz sobie przypomnę, kurwa. Z którego pomieszczenia do tego korytarza się wchodzi, tak żebym wcześniej się nie motał. Wszystko nagrywa ładnie, tak mi się wydaje. Jeszcze odpalę na wszelki wypadek. Ciekawe, ile już zajmuje. 24 minuty, raczej już 25 pewnie doszło. Już 25 minut akurat nagrywamy. Mam nadzieję, że tego grubego chuja nie spotkamy tutaj. Dobra. My sobie zapiszemy, ja dzisiaj wyjątkowo chyba długo sobie pogram. W to
Okej. Jeżeli chodzi o te SCP, to tak nagrałem, tylko dla spróbowania. Zobaczyć, jaką będę miał reakcję. A myślałem, że w ogóle się nie przestraszę. A to się okazuje co innego. A jednak... No ktoś kogoś biczuje, albo nie wiem, albo... Problemy. Sorry. O właśnie, to z tego pomieszczenia gdzieś... Aha! Dobra, i tak nie wiem, kurwa. Co, gdzie i jak. Dobra, Huey. Idzie za nami, czy on co on robi? Znowu wyczuwa coś? Chodź, bo kurwa, będziesz potrzebny mi. No gdyby nie ten pies, to bym się tak nie motał. No ale on jest głupi. Stupid dogs. I niestety, kurwa, się czasami nie słucha. Jak mój na przykład pies. Dobra. To będzie do tego klucz, tak? Sprawdźmy. Na wszelki wypadek, dobra. I slot sket i bierzemy właśnie Studio K. O, a jednak. Mamy Studio K. Mamy Lunar Refraction. Tylko jest pytanie, do czego to gówno jest? Nie wiem. Sprawdźmy. Ewell, Polished Mirror. Aha, ja już wiem, do czego to jest. Okej, okay, dobra. Jednak nie będę się motał. Tak mi się wydaje. Kurwa! Ja pierdolę, no! Ale reakcja. No kurwa! Huey! Okej. Okay. Idziemy tam... Wiem, gdzie pójdziemy. Idziemy z powrotem. Chowałem się... mi się wydaje, że to co mamy, to musimy... To jest chyba jakieś lusterko, tak? Czy coś. Musimy wsadzić do tamtego... gówna. No kurwa! Zaraz deadnę, coś czuję. No gdzie ten Huey? Gdzie on jest, ten gnojek? Nie wiem. No niby go gdzieś słyszę, nie? Kurwa, nie dość, że ten duszek. Ja nie wiem co... Zaraz deadnę, coś czuję. Bo ten pierdolnięty pies gdzieś spierdoli. Sorry, bo kurwa za blisko chyba... Mikrofon ma. Może trochę się oddalę. Strasznie mam wrażliwy ten mikrofon. Dobra, może spierdolimy. Ej, tylko mi nie umieraj. Bo ona się boi, tak? I ja zastanawiam się, co by tu użyć teraz. Co to jest? Powder, to coś tam. Może to coś zadziała? Nie, to jest quickman. To jest usetu. Lavender. A! Okej. Okay. On chyba będzie dobry. Coś tam pomogło. Szybko, kurde, sorry. Ojejciu. No atakuj, ty psie pierdolony! No Huey, kurwo! No jeszcze ten duszek popierdolony. Dobra, ja oleję na razie tego psa. Może nie będzie nam potrzebny jak na razie. Później po drodze go znajdę. Kurwa, ja nie chcę debnąć. Uwaga! Naprawdę nie chcę debnąć. Kurwa, i nie ma tego psa, zgubiliśmy psa. Ale wymyślimy coś zaraz. Mam nadzieję, że nie debnę. Czy mi się wydaje, czy pies za nami poszedł? Tak. Atakuj, kurwa. I już po mnie i po mnie. Ja będę musiał od nowa nagrywać. Bo Huey, kurwa, jest nieposłuszny. Ty chuju zarąbany. Dobra, może damy radę. Ale on też potrafi, no to nie jest zombie przecież.
kurwa. Dobra. Coś wymyślimy. Tylko że ona jest pojebana. Czego ty panikujesz, ty Ziro? Idziemy tędy. Sprawdźmy, czy coś mamy jeszcze. Nic nie mamy. To chyba... Co to jest? Nie. To jest co? Już nawet nie mamy jakiejś lawendy czy coś. Czy lawendy? Nie wiem, jak się ta roślinka nazywa. Tutaj nie idziemy. Olejemy psa. Pójdziemy tędy. Tylko niech ona popier... Właśnie! Chodź tutaj. Ty suko. To mam nadzieję, że to po jakimś czasie przychodzi jej. Ale coś mi się wydaje, że chyba nie. Może to dlatego, że mamy mało życia. Na wszelki wypadek ten. Zapiszę gdzieś. Jak nam się uda, oczywiście. Dobra, powinno chyba być spoko. Dobra. Naszym zadaniem teraz będzie... iść... chyba będziemy dobrze szli, zobaczymy. Ty, ja słyszę, kurwa, go. Ja mam nadzieję, że gdzieś... O nie, no dobra, jesteśmy tu, zajebiście. I chyba to właśnie służy do tego. Tak, tak jak myślałem. Sorry za ten błąd graficzny, ale nie wiem, o co chodzi. Dobra. Jest. I zajebiście. Okej, dobra, my tu będziemy kończyć. I co tam dalej, co mogę powiedzieć? No, będziemy tutaj, zakończymy to. Jak widzicie, dzisiaj nie było motania się. Kurwa. Chodzi o to, że nie motaliśmy się. Sorry za takie kurwa przejęcie, ale... Jeszcze nie jestem tak do końca sobą w trakcie nagrywania, no niestety, ale dobra. No to się żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, i tak dalej, bo już nie pamiętam, mam nadzieję, że tego grubego chuja nie spotkamy. Kurwa, jeszcze mam problemy ze sterowaniem, dawno nie grałem w Hunting Ground, to bądźcie wyrozumiali. Aha, dobra, już chyba będę wiedział, gdzie iść. No chodź, piesek, mam nadzieję, że nie będziesz wkurwiony. Dobra. Tutaj, dobra, tutaj idziemy. Już trochę nie pamiętam, ty. Kurwa, coś słyszałem. Słyszycie? Jakby ktoś kogoś biczował. Co jest? Gdzie on jest, kurwa? Come on. Spierdolił nam pies. Kurwa. No ja pierdolę, ten Hugh jest pojebany, no. Co za głupi pies, jak mój, kurwa. Jest nieposłuszny, jak zwykle. Kurde. No trzeba skończyć tą serię, koniecznie. No najlepszy program do nagrywania gierek. Ale okazuje się, że nie. Że jednak ten bandicam jest w porządku. Chociaż kurde, sprawdzałem tym bandicamem, czy nagram na przykład oprócz gier z emulatora inne gry. Huey, chodź. Inne gry, kurwa, już się gubię, typu Resident Evil Revelation i miałem taki problem, że kurwa był czarny ekran. Co to było? Aha, dobra. Że był czarny ekran,
Ale obczaiłem ustawienia takie, że nie wiem czemu kurwa tak jest, ale musiałem zmienić tło pulpitu i od razu wychwycił grę, nie? To więc będę nagrywał chyba tylko Bandicamem, bo naprawdę bardzo dobry program, przynajmniej nie zamula. Czekaj, jak to było? Nie. Okej, dobra. Biegnie za nami. Nie wiem, czy dobrze idę. O, jest, dobra. No biegnij za, kurwa, za nami. Ja nie wiem, chyba są jakieś błędy z nim, ale chuj z tym. No chodź. Bo my musimy iść w jedno miejsce, a ty jesteś akurat potrzebny nam. Dzisiaj się okropnie czuję, nie wiem czemu, chyba odwodniony jestem. Taki osłabiony, kurwa. Kręci mi się w głowie i w ogóle. Właśnie, a propos tego... Kółko, what is that? Okazuje się, że musi właśnie coś takiego, no właśnie, lampka zaświecić. Tutaj się nie świeci, jak w lewo, skrót ten, damy, a tutaj się świeci, dobra. Co to daje, nie wiem. Coś tam daje. Obczajmy później. O kurwa. Musimy iść gdzie indziej. Dobra. Huey, chodź tutaj. No idzie czy nie? Witam w kolejnej serii Haunting Ground. Co mogę tu powiedzieć? Już zapomniałem, co było w poprzednim odcinku. Ale będę wiedział, co teraz zrobić, bo chodzi o ten kwiatek. Znaczy się... Żeby... Jak to się mówi? Jest jedno pomieszczenie z owadami, żeby skłoniło to ich, żeby zostawiły te pojebane drzwi, żebyśmy mogli przejść dalej. Co ja miałem powiedzieć? Ja tylko sprawdzę, czy się dobrze nagrywa i zaraz do was wrócę. Dobra, nagrywa się, spoko. Tym razem nie używam frapsa, bo niestety jakiś błąd jest. Chwila, jakie to były komendy, już zapomniałem. A, idzie dobrze za mną. Kurwa, ja już nie pamiętam co, gdzie i jak. Dobra. Zaraz, kurwa, sprawdzę mapę. No, i ja nagrywam teraz tym Bandicamem. Jest w porządku program. Mało zajmuje i na pewno nie jest zamula jak fraps. Chociaż nie uważają, że to jest najlepszy. Huey. No i właśnie to jest problem, bo ten pies jest głupi. Huey. Chodź. No, trzeba skończyć koniecznie tą serię. A może tutaj pójść? Nie, tutaj nie możemy iść. Dobra. Chodź, kurwa. Wrócimy się tam na dół. Sorry, że tak się motam, no ale... Widzicie. Tak to już jest. W razie czego, jeżeli się zatnę znowu, ja od razu idę ten... Wchodzę, kurwa, nie wiem... Na jakąś stronę z opisem przejścia, albo jakiś let's play obejrzę na chwilę. Zobaczyć, co dalej robić. I to się oczywiście wytnie, żeby, kurwa... Tego, co ja tam pierdolę... Dole przecież... Chodź. No chodź, kurwa. Idzie on za nami? No chodź, kurwa. Co za pies?